Natomiast mieliśmy taki problem, że mieszkanie miało dwie księgi wieczyste. I jest w podzielczym własności prawem do lokalu. Nie zrażyliśmy się tym, wiedzieliśmy, że wszystko jest rozwiązywalne, a im większe bagno prawne, tym fajniej można zarobić. I wtedy kupiłeś to mieszkanie? Jesteśmy teraz na mieszkaniu Wiktora. Wiktor robił ostatnie mieszkanie w kamienicy. I to jest dziwna kamienica, bo Wiktor mówiliśmy, że to nie jest normalna kamienica. Powiedz coś więcej. No to jest taki typ kamienic, gdzie możecie spotkać na przykład na Biskupinie, tutaj na Księżu Małym. Kamienica, która nie charakteryzuje się typowymi wysokimi stropami. Są to w ogóle niskie kamienice. Zachowuje wszelkie walory kamienicy, czyli mamy grube stropy, grube ściany ceglane. Bo stropy nie są takie grube, bo są drewniane. Tak, dokładnie. Są drewniane stropy, dokładnie. Co więcej, no mamy tutaj konserwatora, jak to przy kamienicach. Widzę, że tutaj zrobiłeś kuchnię Delinie, połączyłeś tutaj jakby taki styl klasyczny z nowoczesnym. Tak, to co jest ważne tutaj, jak połączyliśmy przede wszystkim kolory ciemne, które zazwyczaj daje się na dół, z jasnymi, które odciążają ten ciężar, prawda, na górze. I rzeczywiście klasyka, która nawiązuje do stylu kamienicznego, natomiast ta nowoczesność wpaja się w ten styl też, tak żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy w fajnym, nowoczesnym mieszkaniu, które ma tylko te smaczki kamieniczne. Łazienka ma kilka metrów kwadratowych, sama kamienica ma ogrzewanie miejskie, natomiast... To jest duży plus, no ale wody musi grzać. Wodę trzeba grzać. Ale to nie jest tragedia. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie, zrobiliśmy tutaj ogrzewanie podłogowe i się... A właśnie widzę, co jest... A to jest smaczek tej kamienicy. Tego pionu niestety nie można ruszyć. Pomalowaliśmy go na czarno. Można go wykorzystać jako na przykład, nie wiem, jakąś podpórkę. To jest gaz? Czy... To jest chyba gaz, to jest gaz. No właśnie, zabudowa gazu nie jest łatwo. To jest nie do końca dozwolone. Tu mamy salon, całkiem przestronny, 14 metrów kwadratowych, odsłonięta prawdziwa cegła, pomalowana na biało, oryginalna stolarka drzwiowa i tak naprawdę my jak możemy, to trzymamy się tego typu smaczków, bo naprawdę ludzie po prostu lubują się w tym, staramy się je odrestaurowywać i zachowywać w oryginalnym stylu. Jakby ktoś tego pana nie kojarzył, to byłeś u mnie w Business Traderze parę miesięcy temu, także tu będzie link do odcinka, możesz sobie kliknąć. Ale powiedz mi, co tu się zmieniło w tym mieszkaniu, jakby, bo widzę, że są jakieś takie dodatki. Powiedz coś więcej o tym. To tu jest tak naprawdę pełny homestaging. Wcześniej, jeszcze przed szkoleniem, jak robiliśmy mieszkanie, to tak naprawdę kuchni nie robiliśmy. Czyli lifting. To był super fajny remont, natomiast bez kuchni. Potem zaczęliśmy robić kuchnię oczywiście, natomiast nie robiliśmy też jakichś pełnych homestagingów. To były jakieś tam klatuszki, paletki. Natomiast tutaj zainwestowaliśmy w sprzęty, kupiliśmy materac, jakieś poduszki, lampy, lustra, żeby to wszystko nadać, żeby nadać takiego życia temu mieszkaniu. Tylko to nie są wydatki jednorazowe, tylko zabieracie je gdzie indziej, prawda? No, jutro zabieramy to na kolejne mieszkanie, prawda? Cały czas inwestujemy w ten homestaging, jeździmy. Bo widać, że ludzie po prostu emocjonalnie wtedy podchodzą do tego i nie widzą tutaj pustej powierzchni, tylko widzą siebie tutaj już. To się inaczej w ogóle sprzedaje, prawda? No. To jakby mieszkanie mówi wtedy samo za ciebie. To mieszkanie było kupione za ile? Ponad 200 tysięcy złotych, troszkę powyżej 200 tysięcy złotych. Tak, a już zostało sprzedane. Natomiast jaki procentowy zysk tutaj wyszedł? W granicach 30%, to jest całkiem fajnie. Okej, remont sporo też kosztował, natomiast jakby
Tak, no remonty w kamienicach są droższe teraz. Droższe, dłuższe. Przygotowałem jako mieszkanie dla rodziny, to też tu jest cicho i spokojnie. Na dole mamy ulicę, która jest praktycznie używana tylko przez mieszkańców tutaj. Za oknem, w okresie letnim, jesiennym, jest tak naprawdę panorama drzew. To jest taka żywa fototafeta. Cisza, spokój, zielono, także mieszkanie super, super dla rodziny. I pod tym kątem też, tak jak mówiłeś na szkoleniu, gdzieś trzeba lokować ten produkt. Tu jest lokowany typowo pod rodzinę, nie robimy tu jakiś pod wynajem pokoi i tak dalej, także to jest... Bo to nie jest pod wynajem, to jest właśnie dla sypialni. To jest sypialnia. Tak, dokładnie. Gratuluję, że udało się to mieszkanie sprzedać tak szybko. I no. Piąteczka. Dzięki.